Na bogów przysięgam. Kiedyś nauczę się, że w JRPG-ach nie wchodzi się w katcenki, jeżeli nie ma godziny. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, ile mi tam tego zostało. I spodziewam się, że zostało mi więcej, niż bym chciał. Ale zobaczę już niedługo. No dobrze. Co my ostatnio robiliśmy? Robiliśmy małpkę, jeżeli dobrze pamiętam. Cześć, Sebastianie, witam, witam. Dostaliśmy model P. Model P z tego co widzę zachowuje się dość podobnie do tego, jak się zachowywał w The Tick Advent, tak? Mam jedną zwykłą, bo nie żadnej dodatkowej. Mam trzy karty. A ja dzisiaj będę na kolekcję B1 na miasto załatwić PFF? Nie ma problemu, nie ma problemu. Ja i tak jestem dzisiaj odrobinę spóźniony, bo kocham moje JRPG. Muszę się natomiast zastanowić, co ja dalej chcę zrobić. Mam parę misji. Weźmy ostatnią, zobaczmy. FL. Nie czekałem o 10 i chciałem pytać, czy Steam będzie. Specjalnie zmieniłem tytuł Steama na chwilę, bo zostałem bardzo intensywnie zmalowany na zasadzie. Nie no, przecież nie wrzucą mi katenki na pół godziny, prawda? Prawda? Dobra, weźmy sobie tę misję. Tyle, że... Muszę zobaczyć na mapę, czy ja widziałem w ogóle coś jak sektor L. Mam E i F, H. Wtedy może można iść do sektora L. Nie zdziwiłbym się, jakby szło się przez A, ale jednocześnie... Trzeba to zobaczyć. Ja na odwany ten fantom. A, to jest taki pseudo shuriken rzucany. Ja dosłownie nie mogę tego zniszczyć, czy ja tak mało zdaję? A, dajcie mieć normalny model, proszę. Au. To krótki pasek amunicji. No, w momencie, kiedy trochę mi się obywało, to nawet nie jestem zdziwiony. O, widzicie, od razu lepiej. Bąk. Tutaj widzę, że jest apteczka, która raczej nie będę prowadzić. Zwłaszcza, że mam puste tanki. Wow, to mi się nie podoba. To mi się kategorycznie nie podoba. Wracam do cechy A3, co ciekawe. Nie jest to coś, czego się spodziewałem, ale nie będę narzekał. Tego się nie da zniszczyć. To nie jest nic takiego, prawda? Ale tutaj jest to. Nie, to już nie dotyczy. Dobrze, teraz czas sobie odpowiedzieć na jedno magiczne pytanie. Dokąd ja teraz chcę iść? Mówię, zastanawiam się, czy nie idzie się tam przez strefę H2, tak szczerze mówiąc. To jest coś, co mógłbym potencjalnie dotwarzyć. Nie obie mapy Tetix.
Wydaje mi się, że znajdziesz mało osób, które lubią mapę Zeti. Nawet Shin, który bardzo intensywnie broni tego. Ty bardzo intensywnie broni Zeti, która nie przypada za mapą Zeti. Powiem tak, podejrzewam, że ona jest w porządku, jeżeli już się wie to jak, ale jeżeli się nie wie to jak, to... No mój Boże, to tak nie działa. Jestem idiotą. Zapominam, że mogę rzucać. Jako człowiek. I zastanawiałem się, czy ja to muszę jakimiś boomerangami zgarniać. O, nic nie szkodzi. To się może akurat bardzo przydać. Mam taką nadzieję. Akurat zgaduję, że to... Jestem zdumiony, że udało mi się to zgadnąć. Znaczy nie jestem aż tak zdumiony, ale jednocześnie to za streamu o skiporze. Ja w tygodniu streamuję o skiporze. Więc nie wiem, co to za zdziwienie. Zatem kłóciłbym się, że ta pora może być nawet mniej ludzka dla sporej liczby ludzi. Chciałbym, że jakbym miał 5 lat, to nie 0, to Zeti. W przypadku dziewczyna, która ma model 0, więc tym bardziej. Bo model 0 w 0 był za mało feministyczny. A, tu jest R1, nice. I tam powiedziałem feministyczny, więc teraz... dobrego słowa na to? Kobiety wyglądają na myśli. Ostatnio nie mam dobrych dni, jeżeli chodzi o wysławianie się. A w każdym dniem jest coraz gorzej. Właśnie chciałem spytać, czy one będą jednorazowo się pojawiać, czy się będą spawnować feminizowane. Właśnie nigdy nie pamiętam, czy dobrym słowem jest androgeniczny? Tak słabo mnie słychać. Wydawało się, że ciszałem tak jak zazwyczaj ciszałem. A mikrofon też powinien być tu gdzie zawsze. Androgenicznym. To jest trochę to, co miałem na myśli. Tego da się chwycić? Nie. To nie są platformy z 04. Chyba, że na to da się wskoczyć po prostu. Tak, na to się da wskoczyć. Boże. Na tym raczej nie ma czego szukać na górze. O, dużo, za dużo rzeczy nawet. Najmniej czy na jakiś zaprawteczek, ale chyba się nie doczekam. Chcesz? Dziękuję. O. I niezgrane, tu też nic nie ma. Yep. No well. Nic nie szkodzi. Jak na to ile miejsc można tak skoczyć, jest mało miejsc, gdzie to rzeczywiście coś daje.
Czym są te anteny? Nie tylko, że one jakiś sygnał nam dają, to nie wiem, co on robi. Apteczka... Nie zdążę, prawda? Zdążyłem. A, okej, ja w ich zasięgu najwyraźniej nie mogę atakować? Mogę skakać, ale nie mogę atakować. To ciekawe. Tam na górze coś było, ale chyba się tego już nie dostanę. Czerwony wyłączają takie zielone odwrotę. O, Jesus. Odwracanie kontrolek. Moje absolutnie znienawidzone. Właśnie chciałem wiedzieć, czy ja tu skoczę. To jest tylko dysk chyba. Tam coś jest. Nie, tam jest tylko sygnał z anteny! Ten paskudny sektor. Nie pocieszasz mnie absolutnie. To by tam skoczyć może po prostu tym z platformy, żeby ominąć to cholerstwo na dole. Za dużo nietoperzy. Latające przeciwnicy z moich platform. O Boże. Okej, rozumiem. Doskonale. Przynajmniej mogę przebiegać przez to w miarę bezproblemowo. Halo? Jak długo działa to wyłączenie ataków? Chciałbym, żeby to pokazywało to jakoś. To chcę zgarnąć. Dam radę? Oczywiście, że dałem radę. Myślałem, że jestem w zasięgu tego. Bardzo lubię questy, gdzie trzeba przejść na same top 10 razy. Możemy uznać, że questy nie istnieją. Bo już nie podoba mi się to, co mówicie. Wow. Wow. Czy tam coś jest, że to kolce i wyłączanie przeania? Nie. Znaczy to wygląda jakby coś było, ale... Dziewczynki, które się wiedzą, jak to wykorzystywanie... W jaki sposób? W sensie, w jaki sposób bronią? I dlaczego mieli cię wykorzystywać? Dobra. Dążyłem. O, dobra, to jest bezpiecznie. Bałem się, że to jest spadek w przepaść. Zresztą sobie myśli, że świeżaka można wszystkie wykorzystywać, nic sami sobie robią. Based? Kompletnie oparte. I nawet nie muszę mówić na tym, bo to jest oparte całą przed się. Chciałbym widzieć, jak długo trwa wyłączenie tych ataków. To jest wystające. Mam nadzieję, że bot nie będzie miał żadnego związku z wyłączeniem mi ataków, bo będę niepocieszony. Ja mogę się tu nie zmieścić. I nie jestem pewien, czy kontrolować bez modelu H.
Ale generalnie potrzebuję modelu. Nie, nie modelu człowieka, tylko modelu Zetix. Wow. Za dużo jest przeciwników, których muszę strącać. O Boże. Strzałami z Bastera. Dobra, jak to był trochę? Chyba. Chyba? Jakieś apteczki może? Proszę? Apteczki? Nie? No ale. Ile mam tanków? Jednego pełnego. Próbuję najpierw raz powalczyć z tym. No co, rożce Megas? Boss jest prościutki, mam nadzieję. Czy ten pokój jest szerszy, czy on... Nie, to jest tylko tak duży pokój. Zgaduję, że muszę go... Yep. Goddammit. Bardzo okropnie się nadziałem. Jest coś bardzo komicznego w tym, że Shin pisze, że boss jest prościutki, nie tak mas umieram. No nie, mi to wyglądało, jakbym teraz go po łbie strzelił i... Dosłownie nie wiem, co ja go mam strzelać. Dolny ekran jest mało używany. Bardzo dobrze. Nie wiem, może Busterem go nie można bić, albo coś? Najmniej póki to bardziej wygląda, że jakbym go strzelił gdziekolwiek, to mu wchodzi w słabość. Nie zależy mi na rangach. A czy to wygląda, jakby zależało mi na rangach? Au. To strzela, gdzie padnie. I mean, póki to wygląda tak, że jeżeli go strzelam dosłownie, gdzie padnie, to on i tak dostaje to jako słabość, więc... Tyle ci mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to jest kwestia, że używam Bastera. Czy Kidia był, ale... Albo mu nie zadaje w ogóle obrażeń, tak jak tutaj, albo zadaje po słabości. Teraz po łbie dostał i nie dostał jako słabość, a teraz w ogóle nie dostał. Nie rozumiem hitboxów tego bossa. Kompletnie nie rozumiem hitboxów tego bossa. Nie no, wytłumaczcie mi, bo nie rozumiem. A Boże. No. Nie wiem. Ja naprawdę nie rozumiem. Znaczy, to jak się unika, to już zauważyłem. To bardziej kwestia, że nie jestem w stanie pojąć, gdzie ja go mam atakować. Pokurwi mnie. Dosłownie mnie weźmie i pokurwi teraz. Jego przód. Oczywiście się ustawił. Level 1, no kurwa, ciekawe dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to mógł być level 1. Wytłumaczcie mi proszę.
Najbardziej mnie ciekawi, gdzie on niby ma słabe punkty. Bo jeżeli gra próbuje to wyjaśnić poprzez świecenie na czerwono, to moją odpowiedzią będzie, że jego słabym punktem jest dosłownie każda część jego ciała, bo raz mu strzeliłem w łeb i dostał na czerwono. Więc nie wiem. Idę z pistanami. O nie, dane są skorumpowane. No najwyżej będzie kupowane. I mean. I tak nie mam czego lepszego robić z kryształami, I guess. A nie wiem ile kosztują. No bo w tej chwili wydaje mi się, że do Fantoma będę miał absolutnie paskudny zapas amunicji. Bo miałem chyba level 2 i level 1. No czekajcie, da się to zobaczyć w ogóle z perspektywy menu? No. Zdecydowanie. Jest drobna różnica. Dobra, transport. Przenieśmy się do bazy. Dobra, co tam się dokładnie dzieje? Jesteśmy atakowani przez flotę bombowców. A. Nigdy wcześniej nie miałem w moich Mega Manach Zero misji polegających na walczeniu na latających statkach. A propos. Wow. A bo. To też się niszczy? Czy to po prostu jest tutaj, żeby udawać, że może być niszczone? No ale wygląda jakby mogło być. Ależ piękne klatki wpadają, jak się robi tego spintu i na jedu. Jestem w morsku, jesteś zadowolona, gra ta kochana. Chyba w każdym 2D Mega Manie. To prawda. Jestem w stanie ciekaw, co dodaje więcej. Wydaje mi się generalnie, że... Spin to win w tej grze nie zadaje aż tak dużo, tylko... trafia parę razy. Dopnie z tego apteczka, prawda? Oh, you silly little boy. Gdzie oni polecieli? Nie chciałem. A, mogę to odciąć. Tu nie wejdziemy, tu nie wejdziemy. Dzięki Bogu za apteczki. Czy ja mogę teraz wejść i zapisać? Okej, nie mogę. Ma to sens. Ale naiwnie się łudziłem, że może jednak. Tu nie wejdziemy, czyli znowu na tu. Ja bym bardzo żałował, to mogę tutaj pofarmić apteczki.
A biorąc pod uwagę, że widziałem Pandorę i Prometeusza, to zastanę się, czy nie chcę tego zrobić? Chyba, że oni tutaj tylko przelotem. Ale i tak pełnego HP nie da szkodzi mieć. Może niekoniecznie ładować do pełna tanki czy coś, ale przynajmniej te. Przynajmniej apteczki, że mieć to. Może też tak czekać, bo to bossem. Okej, okay, ładuję tanka. Rozumiem. Przynajmniej jednego tanka chcę mieć naładowanego do pełna, zanim pójdę na bossa. Nie ufam sobie, jeżeli chodzi o botów w ZX Collection. Są gry, w których nie mam problemu z walką z bossami, ale ZX Collection zdecydowanie nie jest tą serią gier. To chyba pełny? Prawie. Chciałbym powiedzieć, że przyjmę to, ale... A, dawaj, kisem. Idę na dół. Może jeszcze pod dole coś padnie. A to po. Nice. Nawet więcej niż myślałem wpadło. Wow. Dobra, zmieściłem się. Boję się. Odrobinę się boję. I nagle tak na wejście powinniśmy dostać te penelej. I wlecieć poza pokój prosto w tę dziurę. O, czemu to dla ciebie zabawa? O. Chyba Pandora sobie poleciała od Diabli i został sam Prometeusz. Jak się z tobą walczy, kolego? Goddammit. Zastanawiałem się, czy może da radę tak zrobić. Jest. Też to mój ulubiony typ ataku, ala Kubit. Boże. Au. To zdecydowanie jest łatwa walka. Tak na pierwszy rzut oka. A nie wygląda też jakoś absolutnie paskudnie póki co, ale... No nie jest to przyjemny atak, to na pewno. Do unikania. Ten jest w miarę łatwy, jak się wyrobi. Tutaj nie zrobiłem do jumpa. Akurat. Boże, nie lubię tego ataku. Mam jeszcze jedno życie, więc spróbuję nauczyć się jeszcze na jednym życiu. Jest atak z ciężkami jest paskudny. Nie ma już niszczyć, zaraz zobaczę, I guess. Najwyraźniej mogę. Pamiętaj, niszczenie sposobu ataku bota nie jest czymś, co mi przychodzi do głowy jako pierwsza myśl. Zresztą jak widać, nie pomaga mi też w żaden sposób, bo nie umiem unikać dzisiaj. Ja się odrobinę za wolno niszczę, jak dla mnie. Boże. Nawet nie blisko.
też czuję, że dużo jest pełne dwa tanki. A, naładowany ten, naładowany baterie na chwilę zajmuje. Dobrze wiedzieć. To dużo pomaga akurat. Dobra. Z tą radą ta walka staje się dużo przyjemniejsza. Boże. Banger? Nie wiem, nie słyszałem. Gdzie ten banger, bo nie słyszałem go? No to jest obojętne. Same. No i nie hejtę. Po prostu nie fanboyuję, to nie to samo. Trzeba było uratować wszystkich, którzy przeżyli Raid Mavericków. Bo oni mogą się zmieniać w Megamenów. Jak to nie lubić tego, co ja? Absolutnie nie do zniesienia. Mario lepsza wersja jest w innym zamku. Jak możesz lubić to, co ja? Wait, what? Marcin? Teraz to już nie wiem, czy ja jestem za bardzo pijany i niespełny rozumu, czy... Jak możesz robić to, czego ja nie? Okej, dobra. Już. Już, okej. Okay. Jeszcze. Nie, jakoś źle to przeczytałem. Jak przeczytałem to jeszcze raz, to jest okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? CFF, Mavericki, Biometal. No dobrze. Ja nie umiem jeszcze coś ostatnio, ja ostatnio nic nie umiem. CFF jest od B. No dobrze. Dzięki Bogu, że mam przynajmniej ten. Że mam przynajmniej ją zaznaczoną. Tylko tak. Do B3 muszę iść przez B1. Teraz lepsze pytanie jest, czy do B1 idzie w prawo, czy w lewo. Z tą grą nie jest to oczywiste. Wydaje mi się, że nie tędy. Zatrzymałem na rolę. Czy jest to rola pod tytułem Ma demencję starczą? Jeżeli nie, to jestem zawiedziony. Tu jest D, czyli na pewno nie tędy. Ja mam wrażenie, że ja po prostu za bardzo speedanuję czytanie ostatnimi czasy i nie skupiam się na tym, co czytam, i przez to wychodzą takie kwiatki, jak wychodzą. Za mało myślę, za mało się skupiam. A wszystko winiam tego przeklętego COVID-a. Znaczy ja wiem, gdzie ta strefa jest, tylko nie jestem pewien, kiedy się tam dostać, bo muszę iść do strefy F i muszę do niej iść przez strefę B1.
przez B1, B3 do F1. Bo już tam nawet o dziwo byłem. To z tego co pamiętam mówiłem sobie, że pójdę tam, jeżeli będę miał tam questa. No i well, zaraz mam questa i muszę się tam jakoś dostać. Przynajmniej trochę sobie apteczek pozgarniam. No dobra, czyli tak, tu jest B1, zgaduję. Tak, jestem B1 i teraz muszę znaleźć oddzielne przejście do B3. To pewnie jakie drzwi będą. Czy to może być to? Czy to jest B3? To jest B4. Albo otrzym mnie to. A tak swoją drogą, przysięgam, że i powiedz mi, że jakimś cudem przez B4 się idzie tam, gdzie ja powinienem iść, to wyłączam tego. A, przez B3. Znaczy, ja wiem, że mapa mi sugeruje, że przez B3, ale z tą mapą nie mogę być niczego pewien. Mam otwartą mapę. Gdzieś pominąłem przejście z B1 do B3 i nie podoba mi się to. Nie chcę wyskoczyć, to nie, to spadaj. No bo jeszcze raz. Idziemy sobie na spokojnie to strefą. Wszystko git, wszystko gra. Tu jest przejście, które prowadzi tylko do apteczki. Więc to mnie nie rusza kompletnie. A, już mam pewne tanki. No i tędy? Znaki zapytania? No, gadamy. Te skoki nie są tak proste, na jakie wyglądają i to jest najgorsze. To nie jest proste, ale to inna sprawa. To chyba to będzie. Czekajcie. A, czyli jako tutaj trzeba było przejść. Bo Phantom ma tę śmieszną minimapkę. Ta pokazuje, gdzie się kryją jakieś małe sekreciki tego typu. Całkiem przydatne safe'a. I domyślam się, że to jest też sposób chodzenia po ciemnych strefach, które były tam, gdzie zgarnęliśmy, helpuje jedną część. Przynajmniej, że to jest zamierzony sposób chodzenia sobie w tym. Już też na biometale. I mean... Nie, mam wrażenie, że w Adwencie te cztery główne też były całkiem użyteczne. W sensie Phantom Leviathan helpuje i pewnie. Znaczy mówię, ej tansowanie w te biometale Guardianów Exa było całkiem okej, okay, mo. Dużo bardziej nie lubiłem ej tansowania w te pseudoroidy. Coś tam. Jak on miał? Boże. Zdążyłem już zapomnieć, jak ten wspaniały kolega się nazywał.
Przepraszam, trzy szanse to jest tak, dobrze. No backfire, tak. O, backfire mi chodzi, dziękuję. Backfire był chyba moim najbardziej nienawidzonym modelem do używania. No, powiem na kolejny majowy activity. Wliczanie każdego razu, kiedy powiem coś głupiego. O boy, wodne etapy. To jest to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Plus. Nie, tu nie ma polców. Jeszcze mam, że tam kolce są. To się powinno też jumpa chyba zrobić. Może od tego? Od tego. Dużo łatwiej będzie. Te dziesiątki. Znaczy, u mnie jest ten sam problem co zawsze, który ja notorycznie powtarzam, że... O mój Boże, nie próbuję tego. Że ja ci dwa dni z rzędu ułożę dwie zupełnie różne top dziesiątki. Będę sobie codzienną rewizję. Nie, to i tutaj na pewno miałbym problem. Wydaje mi się, że prędzej z danej gry jakieś mniejsze topki. Cisza. O, tak myślałem, że od tych nie da się też na czubo jumpować. Ma to sens w sumie, zobaczę, czy Dodu się nie dał w serii. Z gry za łatwe z serii to trudne. Znaczy jest tego za dużo, że po prostu, żeby wybierać imo. Chyba taki wielki gry. To, Soundtrack Def 7 Remastered? Myślałem, że zespanowałem, na szczęście nie. Do kaseko fix 0ZX. A to jeszcze jak się mogę, guess. Czy tam coś będzie w ogóle? Czy ja chcę spadać, czy tam coś będzie? Na. Ten spin tu jest taki głupi. Tam coś na górze jest, mnie to będzie denerwować. Bo domyślam się, że do lodowych bloków potrzebuję modelu F. Którego jeszcze nie mam i nie zapowiada się, żebym miał w najbliższym czasie. Doskonale. O, to miniboss, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Okej, tego wcześniej nie widziałem, bo mapa jest transmisyjna. To wszystko zmienia. Jest to już zupełnie inny miniboss, na szczęście. Tak, ja mam często na myśli. Czy jest to, czego w tej walce nie rozumiem? Zastanawiam się, czy jest coś, czego nie zrozumiałem w tej walce. Czy po prostu skakanie po ścianie ją kompletnie trywializuje. O nie, ktoś to biometal model W. Wygląda zupełnie... podobnie do jakiegoś wcześniejszego antagonisty.
Boss nie żyje, na chuj dążyć. I mean... To nie jest tak, że jest powód, żeby podchodzić się, że istnieje Buster. O, gasz modelem Z, więc powinieneś używać Saber'a? Czy coś? Znaleźliśmy dysk z danymi. Dlatego mam wrażenie, że ostatnio w sumie mówiłem coś pokroju, że powinienem bardziej czytać dialogi, bo potem nie wiem co do końca to robić i teraz zauważyłem tylko, że mówią mi, że jest gdzieś jakiś kolega z tym. Wie, czy ja mogę z diametalem gdzieś pobliżu i nie jestem pewien, gdzie mam w tym iść. Czy ja mam się teraz cofać po prostu, czy tu był jakiś drzwi, który pominąłem? Chyba nie pomijałem. No ja póki co Fantoma mam wrażenie, żebym używał głównie po to, żeby patrzeć, czy jakieś znajdźki gdzieś nie są, albo ukryte pokoje. To rzucanie kunajami mnie jakoś bardzo mocno do siebie nie przekonuje. A w sumie lasę, przecież tam wcześniej były te. Wcześniej były drzwi jedne zablokowane, czyli one pewnie się. Jep, one się pewnie zablokowały, tylko. Muszę jeszcze wymyślić, jak tam wejść sensownie. Co koledzy mają przez co na myśli? Co koledzy mają przez to na myśli? Znaczy ja się nie dziwię, jeżeli da się to w jakikolwiek normalny sposób zniszczyć, ale... To by oznaczało, że nie zrobię tego w ten sposób. I chyba macie rację, że nie zrobię. I to jest najgorsze. Jeszcze parę popi przeskoczy wyżej, po prostu. To był zły skok. W sensie za późno Eldasha zrobiłem. To wygląda trochę z Diable, szczerze mówiąc. Na pewno nie w ten sposób, no. Dobra, jeszcze trzy próby. Nope. Yep. Da się? Da się. A chuj dążyć temat. Zostawiam mnie w sumie przy okazji, ile ja do tej pory pominąłem jakiś upgrade'ów do HP. O Boże. I dlaczego dużo? Po lewej tam było wejście. Zauważyłem, owszem, ale nie chciałem na to zwracać uwagi. Wiecie jak to mówią? Nie chciałem wychodzić na idiotę. A, tam jest dysk, po który boję się wchodzić. Wydaje mi się, że modelem H bym mógł, ale nie chcę próbować. Oho, duża arena. Czy duża arena to duży boss? To wygląda trochę jak... Anglerfish? Zatem... Powiem tak, ja absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że za tym małym robocikiem kryje się jeszcze wielka ryba. Ops. Ja nawet nie zdążyłem. Yep! Nawet nie jestem zdziwiony. Tank, czy robimy na parę podejść? Na parę podejść.
Dobra, no zrobię ablet, BH. A nie w ten sposób. A może i w ten sposób? Well? Goodbye, cruel. Żegnaj, egzotyczny świecie. Dobra, modelu L. Jak z każdym innym, podzielone na dwie części, jada. Zanim zapomnę. Highvolt znaleziony w strefie S7. Rozumiem, że to działa na tutaj, że botowie się spełnują. O, nice. Możemy swobodnie nawigować. Czemu jest w ogóle ten Pterodactyl, którego mamy w tym? Na mapie w tej chwili. Tak się zastanawiam. Tobą. No właśnie nie! Jest moja ikonka i obok mnie lata jakiś Cyber Elf. On pokazuje najbliższe znajdźki. Daj sobie ich. No dobrze. Mission Report. Niebieska karta klucz. Muszę na chwilę uciec do dziewczyny, coś co? A podobno miał cię nie wykorzystywać, znasz co? Yep, wszystkie najlepszego Sebastianie. Model serii drugi wanek, bo ten masz level 1. Czy nie jest bullet? Pracy, no właśnie jest odwrotnie niż bullet. Nie wiem czemu, ale bawi mnie bardziej niż powinno, że Shin jest bullet pracy i pierwszą odpowiedź od tego jest UW. Strefy J. No dobrze. Gdzie jest strefa J? Czy ja ją już mam, czy ja jej jeszcze nie mam? Wszelka logika, której mógłbym oczekiwać, implikuje, że strefa J będzie... Patrząc na to, co widzę, to strefa J będzie albo od C2, albo od D2. I teraz pytanie w stronę. Zobaczę, czy ja się mogę stąd tepnąć, czy ja się mogę stąd tepnąć? I tak muszę chyba do B2 i żeby sensownie gdzieś dojść, jest od H4. God damn it. Miałbym... Ja też mu mówię, że miałbym z tym ogromny problem i że imo taka cała seria to jest zdecydowanie za dużo. I jakbym mógł... Jakbym miał robić tak na każdy dzień, to codziennie by coś innego było w mojej topce. Czy ja w ogóle przejdę? Z B1 chyba cała do A2 chyba, tak? Jeszcze aż tak mi się nie popierdzieliło. Ah.
Okej, mam pełny tank, to na pewno. Dobra. Dajcie mi normalną strefę jakoś. W ogóle jeszcze raz, bo nie wiem, czy ja tylko pomyślałem, że o to zapytałem, czy ja o to zapytałem i przeoczyłem wiadomości. Czy ja dużo life-upów pominąłem? I jeżeli tak, to czy one są w jakichś czasach niepołożonych miejscach? Dobra, z A1 do A4, czyli na razie do A1. Czy tędy się wejdzie do A1? Tędy się na razie idzie do A2. Jest osier. Dobra, to powinno być A1 chyba. Jeżeli dobrze myślę. Tak, i za 1 do A4. Zastanawiam się, gdzie to A4 będzie. Tutaj? Nie, tędy? Czy tędy się nie szło do A3 przypadkiem? To jest chyba 3. Ta, to jest A3, więc wracamy. Czy A4 raczej będzie gdzieś tam w lewo. O, bez kolejności to po prostu. Pojebie mnie zaraz, by the way. Nie chcę ukać tanka, ale ja chyba zaraz będę zmuszony. Tak, będę zmuszony wyknąć tanka na zwykłym jakimś fragmencie etapu, o co chodzi. Czemu nie podniosłem tego jako apteczki? Pytanie ma jak najbardziej dużo sensu. I co gorsze, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Dobra, apteczka. Jeszcze chwilę tutaj posiedzę, tak dla świętego spokoju, bo nie czuję się komfortowo z moimi HP-kami. Czemu ja zawsze zbijam te cholerne amunity i to jeszcze... O kurwie, nie? No bo... Człowiek widzi znajdźkę, zbiera znajdźkę, no. Został za mocno przyzwyczajony. Człowiek to ostatnio jedyne w co gra to w Xenoblade, gdzie jak jest znajdźka, to trzeba ją podnieść, pomimo tego, że nic nie daje. Znaczy co? Ja szkoła we Xenoblade? Nigdy w życiu. Przed streamem też grałem w Xenoblade i się okazało, że ta na godzinną kartonkę miałem 15 minut do streama, więc też jest fajnie. Znaczy może nie tyle, że godzinną kartonkę, to godzinny segment, gdzie na przemian są kartonki i walki z bossami. Nie do końca to samo, ale wiecie o co chodzi. Jest Ferdi Sartan Christianie. Wydaje mi się, że go mam. Tędy się idzie do A4? I mówicie, że z A4 się idzie. No dobrze! Zobaczmy! Widzowie nigdy by mnie nie oszukali. To jest M1. Lubię motyw z FM1, ale to jednocześnie nie jest miejsce, do którego chcę obecnie iść. Czyli pewnie gdzieś tutaj trzeba przejść do...
Cześć, Shane. Witam. Au. To pewnie będzie CFJ. Jop, J1. A na dysku jest coś ważnego, jada, tu na górze nic nie ma. O nie. O nie, 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 nie. O no, 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 no. Zastanawiam się, czy to jest wykonalne bez tego. Bez modelu i odwoga. Znaczy, jedno, modelu L. Nie J, what the fuck. Jaki kurwa model J? Bo to wygląda, jakby dało się zajść bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnymi skokami. Model Janusz. Oh yes. A. Czy jak oberwę, to przerywa mi z automatu to, że jestem w powerze. No dobrze. Okej, czyli tu nie przejdziemy. I teraz rzeczywiście im pokazuje, że znaleźli co, tylko w tym przypadku wiele mi to nie daje. Bo ja je widzę, ale ich podnieść nie mogę. Model jebla idzie dostać. No z tą mapą w ZX-ach może dostać, znaczy w ZX-ie. Mapa z ZX Advent jest nieco przyjemniejsza w obsłudze. Nie, taki chujagło to widać. Czemu miałbym chcieć dołem? Gdzie można się bardzo łatwo wyjebać? Wiesz co, at this point to nie jestem pewien, czy to jest hejterstwo, czy po prostu stwierdzenie faktu. Nie wiem, jak zaślepionym fanboyem trzeba być, żeby twierdzić, że mapa w ZX-ie pierwszym jest dobra. I to nawet nie... Powiem tak, to jest jedna z tych rzeczy, których wyjątkowo nie wydarzę jako opinię, tylko jako fakt. W tych drzwiach na początku z sefy. Sig. Uznam, że tego nie strzałem. Teraz to mamy robić. To co, zabijać sierpki? Goddammit. Okej, to nie jest takie proste, rozumiem. Ale nie jest to też takie trudne. Nie miałem z nim aż takich problemów jak ty. I mean... Ja mam trochę ten problem, że... Zazwyczaj mam problem z nawigacją w grach i często gęsto nawiguję dosłownie patrząc na mapę, a nie w jakimkolwiek sposób patrząc rzeczywiście na wszystko. Więc jeżeli wrzucisz mnie w sytuacji, gdzie teoretycznie masz mapę, ale ta mapa jest nic nie warta, to jestem w ciemnej dupie. Tutaj się boję, że nadal będą kolce, ale jednocześnie mogę zmienić model w locie. Okej, okay. This is fine. This is not fine. Myślałem, że jestem niżej i go sięgnę. Ten model jest przeprokowany podobno? No, I mean, to, że model jest dobry w swoich optymalnych warunkach, to pani złego. Ja się bardzo lubię gubić w grach. Ja lubię się gubić w grach, jeżeli akurat powiedzmy chcę sobie pozwiedzać. A nie jeżeli chcę iść zrobić jakąś misję. Jeżeli myślę sobie, dobra, chcę gdzieś iść, to chcę tam dojść tak szybko jak się da, a nie krążyć nas teraz przez tę samą lokację. Najdawniej właśnie Metroidvania to jest gatunek, w którym nie mam aż tak bardzo nic przeciwko, bo tam przynajmniej wiem, że idę zwiedzać, a nie idę
coś konkretnego zabić w danym momencie. Aj. Powiem pewnie, że zahaczę swoim dzióbkiem. Fajny motyw leć teraz jest, okej. Okay. Musimy zaraz mi powiesz, że jest niebanym hejterem. Spoiler na przykład, tak naprawdę nie, bo sam za nimi nie przepadam XD. Legan, chory. Czemu wodni, bo są tacy duzi? Uuu, ścinki. Okej, to nie. On nie jest aż tak. To nie może być tak głupie, prawda? Okej, jak już mówiłem, to nie może być aż tak głupie. Jezu, to, że to nie podwójnie trafia, jest paskudne. I to, że ten spin ogólnie tak mało zdaje. Jezu! Pojebie mnie teraz. Jak się z tego wychodzi? Czy ja muszę wpaść na ziemi, żeby tym... Nie oberwa, czy kilebą? Ale bałekam tego tanka. Czy możesz gotować te górne paletki? Możliwe, że mogę. Ale to by wymagało ode mnie za dużo IQ, więc proszę mną nie przejmować. Ja raz jeszcze umrę, pomimo spalenia dwóch tanków. Nieważne. Właśnie nie chciałem używać jego słabości, ok? Chciałem dostać moje jedyne level 4 victory w całej grze. Chciałem się tą jedną rzeczą nacieszyć, a widziałem, że to mu nie zbija słabości. Czy było warto? Absolutnie nie! Czy jestem z siebie zadowolony? Jak najbardziej. Czy będę musiał ładować jakieś 15 subtanków po drodze? Pewnie masz rację, będę musiał. Będzie mi się chciało iść po life-upa na początku tego etapu, po moim kurwa tupie. To jest achievement, gram na Switchu. To jest moja odpowiedź, jak tylko widzę pytanie, czy jest achievement. Potem mieszyń. XDD. W ogóle mógłbym wciąż, że ktoś powiedział mi, że od razu po bossie jest terminal, zawsze. I chciałbym porozmawiać z tą osobą. Który to taki śmieszek był? I mi wpada, ja po prostu idę w jakąś losową złą stronę.
Kto jest to, co myślę, że to jest? Żaden. Ile można machować przeciwko? Teraz się przekonać. Na pewno wpadną i podadę jakieś apteczki. Idźcie. To jest fajne miejsce na pochodnienie sejtanków, I guess. Jak już mówiłem. Najbardziej głupie atmaszowanie mojego życia, bo połączone z daszowaniem. Szkoda tylko, że te pociski fantoma nie rozwijają amunicji na mniejsze. Wiem, że Shuriken to robi, ale ten... Czy Phantom Manfiction to tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli ma, to wydałem go zupełnie przypadkiem do tego celu. Tyle mam do powiedzenia. Bo ja po prostu akurat przejeżdżałem swoje górą wcześniej. Patrzę, ktoś dużo dropi. Nie, to ja po prostu mam szczęście do dropów. Zapytajcie Shina i moje przygody z sosami. Swoją drogą mam już do pełen tanki, nie wiem czemu daję, ładuję. Dobra, teraz potrzebuję bardzo poważnej odpowiedzi na bardzo poważne pytanie. Czy jest ten jebany terminal? Nie, ale serio, czy ja pominąłem w jakiś absolutnie durny sposób terminal, czy tego nie było i ktoś mnie wcześniej oszukał? To jest jedyne, co chciałbym wiedzieć w tej chwili. Na początku chyba jest. No właśnie, ktoś mi mówił, że... To było zabitkie. Że po każdym bosie, literalnie po każdym bosie jest terminal. Tak na ostatnim streamie ktoś mi powiedział. A, no fajny terminal. Dobra, to skoro już tu jestem i tak, to sobie zapiszę. Na szybkie te dwa skoczę. I jakby ktoś mógł mi potwierdzić, skoro i tak już jestem na początku tego etapu, gdzie są life upy. Wydawało mi się logiczne, że po bossie powinien być zapis. To jest Mega Man ZX, nie oczekuj logiki, przepraszam.
Czemu hejcisz? Ja? Hejsa? Kiedy ostatnio zdarzyło się, że ja coś hejciłem w Mega Man ZX? Come on. Proszę nie implikować takich okropnych rzeczy na temat mojej osoby. Ja tylko stwierdzam obiektywne fakty. Get some help. Jak coś wyżej napisałem? Tak, widziałem. Na razie sobie otwieram butelkę gotowego napoju, który ewidentnie za mocno w coś uderzył, więc otwieranie zajmie kolejne pół godziny. Jak wyjdziesz z tego pokoju, to na dole są drzwi. Jestem ja, że powiem, że ja ten drzwi wchodziłem do właściwego etapu, ale zobaczymy. No dobrze, jeszcze raz. A, te drzwi, okej. Okay. Tutaj muszę... A nawet nie muszę uważać. MUSĘ UWAŻ! Popierdolaj mnie. Absolutny brak poszlaku tego użytkownika. Holy shit. Teraz dajcie mi normalny model. Tak nazywam ZX normalnym modelem, bo lubię używać bastera. Proszę nie skalować. No dobra, to teraz ciekawe, gdzie będziemy musieli iść. Przede wszystkim przydałby się jakiś terminal. Idę napierdalać pisemka, powodzenia w napierdalaniu pisemek. Czemu nie sam model X? Czy ja jestem UPO? Nie, no ja nie jestem UPO, prawda? Nie mam modelu X. No właśnie, powiem szczerze, jak odpalałem ZX-a po raz pierwszy, to też mi się wydawało, że był model X. Taki czysty model X. X jest niedostępny po zdobyciu ZX-a. A mnie jakiś sens to ma niby. To nie jest miejsce, w którym chciałem być, bo dopiero co tu byłem. Zresztą, czy to nie jest tak, że model ZX to jest czysty upgrade do modelu X w ZX-ie? W sensie nie przypominam sobie, że jak na początku grałem modelem X, to że on był jakiś zauważalnie ma podwójny buster. O, to tam przeoczyłem, chyba że to jest dopiero jak się ma ten osobny ten. Jak to określiłeś?
Jeżeli zapytacie mnie, gdzie ja teraz idę, to powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, bo jak zwykle się gubię w tej mapie. Proszę się mną nie przejmować. Znaczy, żeby nie było, to nie jest mapa issue, tylko ja issue. Bo ja po prostu nie jestem w stanie dobrze zapamiętać, gdzie iść. Dobra, mission request, fight the Mavericks. Strefa G. No dobrze. Czy nie możesz korzystać z Bustera w innych modelach, skoro sam też korzystasz z X-a? A Main Zero też miał swój Buster, przypominam. CFG powinno być na końcu D. Znaczy, jeżeli zapytasz się mnie o logikę tego, co właśnie odpowiedziałeś, to ci powiem, że nie. Jeżeli zapytasz się mnie o to, jak to działa w ZX-ie, to pewnie tak. To pewnie masz rację. Buster 0 Say 0 to jakiś random gunek, który podniósł ziemi. Jest zaskakująco kompetentne, jak na to, że to random gunę, tak powiem. Do D się szło jakoś... Doda się szło z P2, dobrze pamiętam. I tutaj w prawo chyba. Tylko nie pamiętam, czy w której drzwi, czy nie. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że nie, ale głowy sobie uciąć nie dam. Może po prostu hama w prawo się przychodziło... Albo w tercji po prostu. Czy ja znowu się zamotałem? No dobrze, to jest to, co miało być. Znaczy, no ja powiem tak, jak na to, że to jest lotowo podniesione gunę, to ma zaskakująco dużo upgrade'ów. Włącznie z jakimiś chartshotami, chipami, specjalnymi skillami do zwykłego gunę i tak dalej. Więc no wydaje mi się, że i tak jest traktowane jako sensu stricte broń 0, a nie jakaś losowo podniesiona broń. Zresztą, czy to dosłownie nie nazywa się V-Buster w serii 0? Tak czy siak? Buster shot, a to przepraszam. Mogłem popierdolić. Mogłem też popierdolić się, jeżeli chodzi o brak umiejętności grania w tego. Zwłaszcza jak widzę, jak to wszystkiego po kolei obywam. Czy mi się wydaje, czy ja tam płytkę widziałem? A, tam nic, nie płytka. Blisko wystarczająco amunicję, amunicję do HP. I tak mi się przyda. Amunicję do HP, tak, na schodzi. Lesbin? Skąd kojarzysz tego minibossa? I to może mi jeszcze powie, że ta wygląda jakoś znajomo. A, być nie może. Absolutny zero fan serwisu. To chyba... Wiesz co, ja nawet... Czy możesz zacząć na siebie uważać? To tyle tam jest 7. Oh no. Not Dake 7. No dobrze. Szkoda, że po tej kacence przed siedzibą Serpenta nie odblokowujemy sobie tego teleportu. Mocno by się przydało. A nie, że musimy tutaj jeszcze raz przejść i minibossa wklepać.
te kolce tam na górze. Tak sugeruję, że tam coś jest. Tak kolci, żeby sprawdzić. Tam też są kolce. Hitem. To nie ma kolców. Nie ma też tam kompletnie nic. A to to. Bycia bądź też nie. Okej, tu też ich nie ma. Jak wtedy nie trzeba mieć technik, żeby tutaj z tej bedem od razu? Bo raz mi się udało, ale dosłownie jest. No dobrze. Chwila. To jest ten dobry cefa? Tak, cefa G. Bo raczej na wejście zostawialiśmy prompta, że jest misja i boga. Cześć Luna, witam. Czemu jest ten odpływ? Za parę 10 lat chcesz, żeby tak tutaj będziemy environmental storytelling przesypami. Shin sobie bardzo intensywnie robi krzywdę. Proszę się tym nie przejmować. Czy ja musiałem tutaj dostać te obrażenia? A nie, czekajcie. Ja jestem głupi. Nie zgadnę. Saj. Zapominam ciągle, że w tej serii słabości idą odwrotnie. Apteczka? Dziękuję. I próbuję gasić ogień lodem, a nie wiatrem. Au. A, czyli musimy podobno wszystkich uratować. Bagam, powiecie, że to nie działa na zasadzie, że tutaj jest gorąco i będę dostawał obrażenia. Okej, czyli możemy wejść do środka. Hello. Cześć przyjacielu. Okej, czy jak gadamy ze zwykłymi ludźmi, to mamy nie być przetransformowani. No dobrze. Muszę o tym pamiętać, żeby kogoś przypadkiem nie wystraszyć na śmierć. Tu możemy wejść. To możemy zniszczyć, przy okazji się wyapteczkować. Cześć dziadku. Ej, to Kasper. To literalny Kasper. Ty prawie został Crispy staruszkiem. A, zdążyłem jakimś cudem. To... Tu bardzo dziwnie wysoki skok, mam wrażenie. Czy ja to robię tak? A kurde, myślałem, że się zmieszczę. Jaka jest definicja zwykłych ludzi tej gry? Ci, którzy nie są guardianami. I tutaj chyba przedano do mnie też szybko, damy, zapomniałem o was. Zwykli ludzie jako nie guardiani. Guardiani to w swoich śmiesznych ciuszkach.
I to jedyne, czego muszę wiedzieć. A propos. Moda rucha. Bez... Uno momento. A, to i to nie ma, o dziwo. Wow, no, 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 nie wejdziemy. Tu się już dążyło. Za oknem z powrotem. Tu byłem. Tu nie byłem. Tak, ale nie wyrobiłem się. Wygląda bardzo niebezpiecznie. Dajcie mi pegateczkę, plec. Dziękuję. Logika nakazywałaby używanie w tym momencie hardboy. I chyba zacznę słuchać się matusz i logiki. Ten jeden, jedyny raz. No dobra, zajmę co oni tam za dole dali. Jesus. Czemu muszę im egzamin mam za 2,5 godziny, czy próbować jeszcze jakieś pytanie powtórzyć? Czy czujesz, że powtórzenie tuż przed samym egzaminem cokolwiek ci da? Cześć dziewczynko. Ja już tak to wiem, to też ma jakiś sens. O mój Boże, apteczka. Jesteś kochana kobieta. Start tutaj śmieszki z Mizogin Arksindiego. Nie chciałem stąd wchodzić. No ale będę miał naładowany bastel jak wejdę, więc też będzie dobrze. Bąk, bo więcej nic nie ma. Ale tyle, jakie witam. Mam końca pamiętam, że makulopatia krystaliczna jest pod tamoksyfenia, keratopatia widowata po amiodaronie. Brzmi jak bardzo proste rzeczy do zapamiętania, nie wiem czego nie rozumiesz. O. Mamy klucz na ufę pięca, doskonale. Może uda nam się trochę ugasić tutaj co? To jest ta misja, gdzie się to jest dwie. No bo to tak to wygląda, owszem. Nie podoba mi się, że to się tak wychodzi. Najpierw ja go ratuję. To chyba więcej nic nie będzie. No. Nope. Dobra. Ja to zrobię? Yep. Czyściutko. To nie było czyściutkie, no. Ta apteczka mnie tak celowała. Holy shit. Mam problem ze zrobieniem to na biometalu ZH. Znaczy modelu Hike. Nie ZH. Chyba, że to już nie rozumiem. O, czekaj, zrobienie tornada to jest ładowanie, strzałka w górę i puszczenie.
Tak, przynajmniej tej pory mi wychodziło. Nazwy leków większość nie mają żadnego sensu. One nie mają mi sensu. Kto cię opowiadał taki głupot, że nazwy leków mają mi sens, Luna? One są po to, że ktoś sobie to wymyślił i tak się ma nazywać. Jestem trochę przyzwyczajony tego, że ludzie mówią sarkastycznie rzeczy, więc nie jestem pewien, czy to dzięki wielkie jest poważne, czy sarkastyczne. Ale chciałbym wierzyć, że mówisz to na poważnie i wtedy nie da to. Goddammit. Nazwy handlowe mają sens, nazwy strategiczne już nie. Bardzo często mam wrażenie, że nazwy są, bo ktoś tutaj tak wymyślił. Niepoważnie, czy żartujesz sobie ze mnie? Nie, przepraszam. Nie powinienem. A, czyli to jest przejście, nice. Bo się zastanawiałem. Pomogłeś mi? No to mówię. Cieszę się, że mogłem pomóc. Bardzo krótki etap swoją drogą. Fislo. No dobra. Ja czy mam wrażenie, że kojarzę, że on miał jakiś strasznie dziwny weak point? Ale może źle kojarzę. Bo grałem za tylko 10 lat temu. Mam prawo nie pamiętać. What? Excuse me? No i mała czas na myśli. A, okej, okay, to jeszcze po ścianie doszły. Możesz przestać się leczyć? O mój Boże. O mój Boże, ten gra dużo zdaje. Ja miałem ile? 5, 6 piasków HP? Pamiętaj, dodało mi to zdecydowanie więcej niż myślałem, że mi zada. To na pewno. A dobra. Czyli one mi zadają obrażenia normalnie, jak próbuję pewnie wkakać. Wow. Pa pa pa. Ogarnij się, Shinji. To nie jest trudna walka. To nie jest trudna walka, zwłaszcza jeżeli się weźmiesz i ogarniesz. O. Nie w ten sposób. Pod jego skokami muszę... Wow. Tego mi się udało uniknąć. Pod jego skokami dashuję. Pod tym tak. Pod tym dashuję. Ble. Za szybko. Chyba mam jeszcze jedno życie, ale... Mogę powiedzieć, że nie zjebałem. Ta, mam jeszcze jedno życie. Nie, już widzę... Widzę część patternów i... Zdaje mi się, że trochę wiem, jak ich unikać. Chyba, że zdaje mi coś takiego. A to dobrze, nie skoczę do końca. Jezu. Te kulki są strasznie dziwne, bo nie jestem pewien, gdzie on je spawnuje. Mam wrażenie, że pierwsza jest przy nim, a druga gdzieś dalej. A, kurde. A, to będzie dash po prostu. Tu się pod nim. A, kurde. A? Jeszcze cios. Albo nieco więcej. Co jest dziwnego w nazwie Fitlo, jeżeli to lew, który używa swojej pięści do walki? To jest najbardziej dosłowna nazwa, jaka może być.
Jada, jada, pewnie chce się zemścić na modelowo. Kurde, jest znaleziony w strefie H4, doskonale, już idę bić tego. Już idę bić w Pulpila. Model pewnie, no mniej więcej. A, no dobrze, zapis. I jeszcze ostatnia misja mi została w strefie K. Powiedziałem ostatnia misja. No to co? Czas na bardzo ważne pytanie. Gdzie jest kurwa strefa K? Po tym co widzę... Pamiętaj, logika zakłada, że idę albo za 1, albo z C2. Albo z D3? Bo to jedyne miejsce, gdzie widzę, że może być. A1, C1, C2, albo D3. Podejrzewałbym, że... Chociaż nie, tutaj miejsca za bardzo nie ma. Kurwa, gdzie jest cefaka? Tutaj jest krótka cefaka, albo tu jest większa cefaka. No nie dziwię się, jeżeli to jest jakoś tutaj bardziej w stronę J ułożone. Tutaj na pewno już nic nie wcisnę. Więc to może być albo tutaj... Albo tutaj. Czułem się ona. Udanej i owocnej nauki. Z D3 mam wrażenie, że nie było możliwości, żeby przejść gdzieś indziej. Z B3... Może? Nie, z C2 w tej chwili. Przy czym do C2 niestety nie mam tego, nie mam teleportu. No nic. Czy ja dobrze przedem, jeżeli chcę do tej iść? O, no momenta. A2 do C1. Dobrze przedem. Chyba. Ska się idzie do te. Przynajmniej tutaj się nie dojebałem. Nie powie dobrego słowa na TSF, to jest to, co chciałem usłyszeć. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem usłyszeć w swoim życiu. Dużo lepszym pytaniem jest. Będę się tam idzie. Ty nie się tam ten jeden septankami i nie trzeba. Biorę septankę, right? 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 Jak ten motyw miał tytuł? Panie. Jestem ostatnią osobą, którą można pytać o tytuły w utworach jakikolwiek i mam nadzieję, że dajesz sobie z tego sprawę. Jest bardzo mało gier, w których jestem w stanie przytoczyć dosłownie tytuł utworu. Zwłaszcza przez to, że jest często tak, że jest jeden soundtrack, drugi soundtrack, każdy ma inną nazwę. Chyba już widzę, że ten się do K idzie. O, to dasz. Uwu. Jest też terminal, którym absolutnie nie pogadzę. Zwłaszcza z opowieści o CFK. Że ja pamiętam takie rzeczy. Pójdź na to w tej strony. Możesz być zawsze mną. I kompletnie nie pamiętasz. Chwila. K
Chyba jest ograniczona liczba pocisków na ekranie. A, można mieć 13. Z tego to widzę. CFK1. Nie no, nie może być tak źle, jak opowiadacie. Dajcie spokój. I tak wiem, że to, co właśnie powiedziałem, jest bardzo bezposzlakowe, ale... Tam nie wskoczę. Ale tam z drugiej strony chyba nic nie było specjalnie, więc... Więc whatever. Boję się tak robić. Zawsze się boję odrobinę skakać aż tak wysoko, ale te przedła są niefajne do bicia modelem HAL. To jest zwykły kejzer, który zdaje dodatku mi obrażenia. Okej, czyli na tym nie stajemy. Co mnie zapiło właściwie? Bo chyba przegapiłem. Czy ja dostaję obrażenia tego dostaję w tej wodzie? Bo nie będę kłamał, tak jak to wyglądało. Okej, czyli nie tak. Jaka jest szansa, że tam coś mnie zmiażdży i umrę? Nie tym razem. Nie dostanę wodę od bąbelków. Możliwe. O Boże, apteczki. God bless. Zdarzą się. Come on! A, okej, w ten sposób. Co to za... X5-esk wyglądająca sefa. Czym ty jesteś? Okej, już widzę. Czy jego można atakować tylko w tą lawową część? Czy jaki diabeł? A, okej. Okay. Czyli muszę czekać, aż on się rozpadnie. Rozumiem. Jezu! Nada go kompletnie memuje. A zakładałem, że nie mamy to nada, to jak się mamy z nim być? Paskudny miniboss. Nie będę kłamał. I bardzo mi się nie podoba, że mam ostatni... Nie, no powinien mieć jeszcze jedno życie, bo zgadnąłem w tym.
Zgarnąłem w... A, Boże. Ember tam po lewej coś jest. Podoba mi się w ogóle, że lawa jest oznaczana jako kolce na minimapie. Pokurwi mnie. Okej, czyli to pewnie jest podnosząca się lawa fragment, oczywiście. I to dość szybko podnosząca się lawa. O mój Boże. Fajnie, tak chciałem na dzisiaj kończyć, I guess. Także w sobotę SMT4 mam nadzieję, że dokończymy. W poniedziałek pewnie dokończymy ZX-a, mam nadzieję. Także dosyć ma i ciepło. Cześć.